Yo, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy coś nowego, a mianowicie dzisiaj będziemy wybierać rzecz, którą zrobimy. Na starcie mamy pytanie. O kurde, mamy zjeść 4-inchowego jakiegoś trującego pająka? Albo równie trującą osę? Chyba... Kurde, to strasznie przerąbane pytanie, no co tu wybrać? Pająka czy osę? Widzę, większość osób wybrało osę. Ja chyba bym zjadł jednak osę, myślę też. Aha, nie mogliśmy tego pytania, ale dobra, zjedlibyśmy osę. Dobra, mamy następne pytanie. Czy moglibyśmy jeść tylko ludzkie zwłoki do końca życia? Czy się zagłodzić na śmierć? No, kurde, chociażbyśmy żyli, nie? Chyba jednak wolę być Hannibalem. Ej, większość osób by ten się zagłodziło na śmierć, widzę tutaj. Tutaj mamy do wyboru. Czy zagrać Firefighta, Halo, czy grać Hordę? Aha, czyli grać przeciwnika tego głównego bohatera w Halo, czy zagrać przeciwnika w Gears of War głównego? W Gears of War chyba fajniejsi byli, myślę. Większość osób Halo by wygrało. Ale grałem w Gears of War, więc ja wolę Gears of War. Mamy opcję zesrać się i nikt nie wie. Albo nie zesrać się, ale wszyscy myślą, że się zesraliśmy. To jest... Nie jest takie ciężkie pytanie. Jest zabawne. Ja bym wybrał, że każdy chyba by myślał. Raczej nie, wolę... Raczej bym się nie zesrał. Wolę, żeby... Większość osób by się zesrało. Ej, jesteśmy w mniejszości. Jeśli byś wiedział, że nie zdasz testu, raczej byś rozwalił papier testu, czy wyszedł śmiejąc się? Wyszedł śmiejąc się. 81% osób aż to wybrało, kurde. Następne pytanie. Czy raczej byś słuchał jednej świetnej piosenki przez tydzień, czy słuchał tak dużo muzyki, jakbyś chciał? Chyba słuchał tak dużo muzyki, jakbym chciał, myślę. Jeśli mógłbyś wybrać tylko jeden futurystyczny przedmiot, żeby posiadać, który byś wybrał? Google Glass czy Apple Smartwatch? Google Glass to masz takie okulary, tam chyba są. Kurde, futurystyka. Chyba smartwatch nie jest taki fajny. Znaczy, ma się zegarek, tutaj taki trochę telefonik w zegarku. Taki trochę iPhone w zegarku. Ale myślę, że Google Glass jest fajniejszy jednak. Większość osób to wybrało nawet. Czy byś raczej umył swoje ręce co 10 minut? Czy umył swoje ręce raz na... To jest fajne pytanie. To denerwujące było, tak nie mieć krasnym miesiąc, nie, najgorzej. I wolę co 10 minut myć ręce. 67% osób to wybrało. Czy raczej byś podróżował świat, być przybity do wózka, wiecie, takiego dla niepełnosprawnych, czy spędził swoje życie żyjąc wokół 200 mil? A to też przerąbane jest. No 200 mil to jest dużo dosyć, jakby to jest taki jakby kraj. No to jest to raczej oczywiste, na wózku gorzej niż... Większość osób na wózku by raczej jeździło, wow. Wow. Ej, raczej byś był znany jako rasista, czy jako seksista? Ja chyba seksista. Większość osób to też wybrało. Raczej byś spędził dzień z Taylor Swift czy z Beyoncé? No ja nic nie mam przeciwko czarnym, ale Taylor Swift jest ładniejsza. Ej, porówno jest, wow, to jest ciekawe. 50-50. Czy raczej był Matt Damonem czy Ben Affleckiem? A mogę wybrać żadnym? Ja lubię być sobą. Dobra, wezmę Matt Damon. Wow, większość osób by chciało być nim. Czy chciałbyś jechać 200 mil ponad legalną prędkość? Wow. Wow. Czy jechać 200 mil będąc obudzonym... Nie spę... No jest tak. Jechać 200 mil będąc najebanym, albo jechać 200 mil nie śpiąc przez 72 godziny. No chyba... Nie, no nie śpiąc to też masakra jest, to jest trudne. Chyba pijanym być. Większość osób by raczej nie spało. Znaczy, what the fuck? Jak jesteś pijany, zależy jak pijany. Jak jesteś troszkę... To jest well over, czyli porządnie. Najpierw bym się wyjebał samochodem. A, dobra. Would you rather
Czy przywróciłbyś Elvisa czy Tupaka? Tupaka, chyba ale Tupaka. I większość osób by Elvisa z powrotem do życia wzięło. Ja Tupaka raczej bym do życia z powrotem przywrócił. Tupak fajniejszy jest. Czy raczej byś latał jak Superman, czy podróżował jak Spider-Man? No kurde, Superman ma taki moc już latać. Potem kurde wszędzie. Nie, Superman. Można latać, a tak na pajęczynach? Co jak spadniesz? Następne pytanie. Raczej byś kogoś przyjechał, czy byś był przyjechany? Przyjechałbym kogoś. Nie chcę być przyjechany, wolę kogoś przyjechać. Da. Would you rather persona szefu? A czy można być... Co to jest szefur? Chodźmy aż na translate'a weźmiemy. Szofer, aha. Być personalnym szoferem czy szefem? Ale fajnymi samochodami można jeździć, to szoferem. 73% osób być personalnym kucharzem wybrało. Wow. Ciekawe. Czy raczej spałbyś tylko 3 godziny przez noc na ekstremalnie komfortowym łóżku, czy spał tak długo jak chcesz na zimnej skale? No chyba spałbym tyle, ile bym chciał. Jak widzę, dużo osób jest wygodnickich, ja aż taki wygodnicki nie jestem. Czuł 300 horsów, 300 koni. Chyba Karol, no to raczej bym chciał samochód, który jest tak szybki. Większość osób to wybrał, no to raczej takie no bueno jest. Ej, czy byśmy stracili naszego ulubionego kciuka? Czy stracili index finger? Middle finger? Chyba kciuka. Znaczy, wtedy nie można za dużo robić. Ale w drugiej mamy kciuka. To jeden palec tylko tracisz, nie dwa wtedy. Najgorzej. Czy raczej byś zjadł 50 chicken nuggetsów czy 6 Big Maców? 6 Big Maców, ja wolę hamburgery. To większość by chicken nuggetsy zjadł. Kurde, jak na razie jesteśmy w mniejszości wszędzie. Czy raczej spędziłbyś rok samotnie w statku podwodnym? Wow. Czy spędził rok samotnie w stacji kosmicznej? W stacji kosmicznej, to było fajne. By mnie denerwował przez rok. Że chyba, nie wiem czy to pisało rok. Czy raczej nie czułbyś żadnego bólu, czy mieć bardzo kruche kości? Obydwa są niebezpieczne, bo jak nie czujesz bólu, to łatwo sobie krzywdę zrobić. Są takie przypadki dzieci, które od urodzenia nie czują bólu, często się poparzają, są takie te oko sobie mogą jakoś... A od tego momentu to już raczej wiesz, czego nie robić, chyba ten. 93% osób to wybrało, what the fuck? Kurde, to tak nie ma porównania tutaj. Czy raczej nie mógłbyś czuć nigdy żadnych emocji, czy nie mógłbyś ekspresować żadnych emocji? Chyba czuć emocji. O, większość osób wolałoby nie móc ekspresować emocji, ciekawe. Would you rather? Czy wolałbym czuć niebieską skórę, czy czerwoną? Niebieska skóra, fajnie to wyglądałoby. Czy raczej wolałbyś być mądry i pechowy, czy głupi, ale bardzo... Pardon, no wolałbym być mądry. Ej, większość osób woli być głupimi, what the fuck? Tylko farta mieć. No i jak masz farta, to możesz 10 milionów nagle wygrać. A jak jesteś mądry, to możesz sam dojść do tego miliona i masz pewność, że dojdziesz. No jak jesteś really lucky, to... Wiecie. Czy wolałbym świat pełny ateistów, czy świat pełny chrystian? To jest takie trudne pytanie. Chyba świat pełny ateistów. Myślę, że świat by dalej jakby progresował technologicznie wtedy. Taka moja opinia tylko personalna. Nie. Czy położyłbyś szczotkę do zębów? What the... Toothpick. A nie, to nie jest toothpick, to jest wykałaczkę. Czy położyłbyś wykałaczkę poniżej każdego paznokcia i uderzył tą ścianę? Być wyskalpowany z góry, chyba to pierwsze. Bo to tylko raz. A tutaj zostanie coś. 52% by to wybrało. O Boże. Czy raczej byś wolał śmiać się tylko na żarty o blondynkach, czy nie być w stanie zrozumieć sarkazmu? Nie, to najgorsze by było nie być w stanie zrozumieć sarkazmu. Więc raczej
byśmy chcieli mieć tylko z żartów o blondynkach. No, 66% osób tak wybrało. Czy raczej nosiłbym high heels, szpilki, czy sukienkę? Chyba sukienkę, wygodniej. Raczej byś był nerdem czy jokiem? Nerdem! Nerds Unite, po prostu. A, raczej byś nigdy nie był w stanie usłyszeć swojej ulubionej piosenki? Czy nie być w stanie obejrzeć już swojego ulubionego filmu nigdy więcej piosenki? O, widzę przewagę tu mamy nawet. Oh my god. Czy raczej ożeniłbyś się z bardzo mocnym kryminalistą? Czy ożenił z kimś, kto ma 5 dzieci z 3 poprzednich małżeństw? Ale mogłoby mnie zabić w nocy, chyba to... Większość osób to wybrało, dobra, nie jest najgorzej. Dobra, to jest nasze ostatnie pytanie w tym odcinku. Raczej walczyłbyś z 3 bykami w tym samym czasie? Czy bił się z 10, ale po kolei? Chyba z 3 w tym samym czasie, bo tak po kolei... Tak, wybrało to 51% osób. Ale to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli odcinek się spodobał, to daj łapkę w górę, subskrybuj i widzimy się w następnym.